W czerwcu 1961 roku z inicjatywy Janusza Ambrosa zorganizowano po raz pierwszy w Łańcuckim Zamku cykl koncertów kameralnych pod nazwą Dni Muzyki Kameralnej. Następnie w 1981 roku ówczesny dyrektor artystyczny Bogusław Kaczyński Dni Muzyki przekształcił w Festiwal Muzyki Łańcut. A od 1991 roku przez pełniącego 16 lat funkcję dyrektora Filharmonii i Festiwalu Wergiliusza Gołąbka w Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Festiwal Muzyczny w Łańcucie to z całą pewnością najważniejsze wydarzenie kulturalne w życiu naszego miasta. To wydarzenie, które ma swoje korzenie w latach 60., kiedy jeszcze ówczesna orkiestra symfoniczna w Rzeszowie rozpoczęła tu, na zamku, w sali balowej Łańcuckiego Zamku, Dni Muzyki Kameralnej. One miały charakter oczywiście bardzo inny, no to była bardziej intymna impreza, kameralna, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast swój rozkwit impreza ta przeżyła dopiero wówczas, kiedy w Łańcucie pojawił się Bogusław Kaczyński. A było to w roku 1980, kiedy ten znakomity animator życia kulturalnego, dziennikarz, człowiek znający muzykę i przede wszystkim świat muzyków, postanowił tu właśnie w Łańcucie zorganizować swój festiwal muzyczny. Było to duże wydarzenie i właściwie do dnia dzisiejszego trudno jest przyćmić tamto zdarzenie, które w latach 80. zdominowało właściwie życie muzyczne naszego kraju. Bo tu w Łańcucie zawitała przede wszystkim telewizja, wszechmocna, potężna, wielka telewizja, która natychmiast spowodowała, że to wydarzenie, nie bójmy się tego słowa, prowincjonalne wydarzenie kulturalne nagle stało się wydarzeniem światowym. To była wielka impreza, na którą przyjeżdżały najwybitniejsze postaci świata muzyki z Europy, z Ameryki, z Azji, a więc było to wydarzenie, które w dużym stopniu rzutowało także na życie muzyczne całego naszego kraju. Zmieniłem nazwę festiwalu, żadne Dni Muzyki Kameralnej, gdyż Dni Muzyki Kameralnej odbywają się na całym świecie, w różnych miastach, miasteczkach i jeszcze mniejszych ośrodkach. A Festiwalu Muzyki Łańcut nie ma nigdzie na świecie, może być tylko w Łańcucie. Myślę, że nie do przecenienia jest rola Bogusława Kaczyńskiego jako twórcy tego festiwalu, bo wprawdzie jego następcy w latach 90. podjęli się trudu kontynuowania tego festiwalu. Oczywiście, ale tamte dni, lata 80., powiedzmy sobie otwarcie, lata siermiężne, trudne, bardzo nawet kłopotliwe dla większości Polaków, nagle ożywione zostały wielkim wydarzeniem artystycznym, wielkim wydarzeniem w małym miasteczku, a w przepięknej rezydencji magnackiej, która nadała splendoru, blasku, blichtru tej imprezie, a Bogusław Kaczyński potrafił to w sposób znakomity wykorzystać. Ta impreza do dnia dzisiejszego kojarzy Łańcut właśnie z muzyką. Jeżeli ktoś powie w świecie muzyki Łańcut, to najczęściej kojarzy się to z festiwalem muzyki. Jeżeli ktoś powie festiwal muzyki, ten wielki, to każdy w pierwszej kolejności wymienia Łańcut. I chociaż Bogusław Kaczyński stworzył później i kontynuował równolegle festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy, to jednak nic nie przebiło już później wielkości, znaczenia i roli tego wydarzenia, które tu odbywało się przez wiele lat na terenie tej rezydencji magnackiej, a konkretnie w sali balowej Łańcuckiego Zamku, która urosła
w ten sposób do jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w naszym kraju. Jak wyraził się Krzysztof Penderecki, jest to najsłynniejszy obecnie festiwal w Polsce. Myślę, że to wydarzenie także w jakiś sposób odbiło piętno na każdym z nas, mieszkańcach Łańcuta. Każdy z nas po pierwsze był dumny z tego, że Łańcut nagle był stolicą muzyki, stolicą kultury na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja w każdym roku, a po drugie, że tu właśnie do Łańcuta przyjeżdżały gwiazdy. Gwiazdy, tego się nie bójmy słowa powiedzieć, które po prostu nobilitowały swoją obecnością tę imprezę i to miasto i ten region. Cieszę się bardzo, że przyszło nam być, żyć i uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Wydarzeniu, które w sposób ogromny wpłynęło na życie kulturalne miasta, regionu, województwa i kraju. I dzisiaj, kiedy jest kontynuowane, chylę czoła przed tymi, którzy podjęli się trudu jego dalszego prowadzenia, bo mam świadomość trudności, kłopotów, wysiłków i kosztów, jakie pociąga za sobą organizacja tej imprezy. Wierzę więc, że w dalszym ciągu ten festiwal, tak nieodłącznie związany z Zamkiem Łańcuckim, rezydencją magnacką Lubomirskich i Potockich i z miastem, miastem, które żyje jak gdyby w cieniu tego zamku, ten festiwal w dalszym ciągu będzie kontynuowany. Łańcuta zawsze z wielką przyjemnością będzie gościł ten festiwal, myślę, że jeszcze przez długie lata i go wspierał. Miasto Łańcut to miasto otwarte. Miasto Łańcut dzieli się tym, co najlepsze, najpiękniejsze. Miasto Łańcut chce być też miasto kultury. O renomie muzycznego festiwalu w Łańcucie mogą świadczyć znakomite nazwiska artystów, którzy zaszczycili go swą obecnością. To za przyczyną też Bogusława Kaczyńskiego, to dzięki niemu. Tu w Łańcucie pojawiła się Juliette Gréco, tu przyjeżdżał Gilbert Beco, tu przyjeżdżały największe sławy i gwiazdy muzyki klasycznej. Garrick Olsen, Gary Carr, Katia Ricciarelli, Seta del Grande. To wszystko powodowało, że festiwal łańcucki z małej, lokalnej imprezy stał się imprezą światową. Te wielkie gwiazdy przyciągały za sobą tłumy dziennikarzy, mediów, które
pisząc, mówiąc, prezentując festiwal Łańcucki i jego wydarzenia, siłą rzeczy mówiły też i o naszym mieście. W ten sposób Łańcuc stał się bardzo sławny i myślę, że do dnia dzisiejszego, między innymi za przyczyną tego wydarzenia kulturalnego, nim jest. Oczywiście nic nie przebije wartości, jaką nosi w sobie rezydencja magnacka potockich i lubomirskich, bo ona świadczy o Łańcucie i właściwie o Łańcucie, gdyby nie ta rezydencja, mało kto by wiedział. Ale też zauważmy, że to wielkie wydarzenie artystyczne dzisiaj jest takim kołem napędowym dla Łańcuta, szczególnie w sferze kultury. Pomimo licznych przemian, jakie przechodził przez 60 lat swego istnienia, festiwal nadal zachowuje charakter muzycznego święta, docierając do coraz szerszego kręgu odbiorców. Na festiwalowe koncerty ściągają corocznie setki melomanów z Polski oraz z różnych stron świata. Wierzę głęboko w to, że jako mieszkaniec tego miasta będę wyrazicielem wszystkich Łańcucian i złożę głębokie podziękowanie tym wszystkim, którzy przez lata tworzyli to wielkie wydarzenie muzyczne, to wielkie wydarzenie kulturalne. To właśnie nam, mieszkańcom Łańcuta, przyszło żyć obok wielkiej rezydencji magnackiej, która stała się z czasem miejscem jednego z największych wydarzeń artystycznych, wydarzeń muzycznych na świecie. Festiwal muzyki w Łańcucie wspominam lata 80., wczesne lata 80. i wiążą się z osobą dyrektora festiwalu, pana Bogusława Kaczyńskiego. Szczególnie ten moment, w którym organizował w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie spektakle dla dzieci, w których uczestniczyły same dzieci, rodzice pozostawali na zewnątrz Domu Kultury, na zewnątrz sceny. Piękne spektakle, pan Twardowski, Kopelia, Dziadek do Orzechów, są niezapomnianymi dla mnie. Programy były wydane, każde dziecko dostawało do rączki program i zbierało podpisy. A ja mówiłem, że te programy z podpisami składamy w domu na biureczku czy na regale i za ileś tam lat zobaczymy, jakich znaliśmy wspaniałych i wielkich artystów. No i okazuje się, że jest to kontynuowane i to bardzo, bardzo mnie cieszy. W tych spektaklach uczestniczyły dzieci, w tym mój syn. Podczas spektakli w Miejskim Domu Kultury pan Bogusław Kaczyński rozpoczynał przedstawienie jako narrator. Wcześniej streszczał przebieg, zapowiadał dzieciom, widowni, co się będzie działo na scenie. Po przebiegu tych wydarzeń łowiliśmy autografy u artystów. Sala była pełna, niezapomniane wrażenia.
Muzyczny festiwal zawsze był i jest bliski mojemu sercu. Już jako mały chłopak, gdy tylko na mieście pojawiały się charakterystyczne plakaty, wiedziałem, że zwiastują one ważne muzyczne święto dla całego międzynarodowego środowiska, nie tylko muzycznego, ale i melomanów z całego świata. Muzyczny festiwal w Łańcucie był też na każdym etapie mojego życia. Jako mały chłopiec przychodziłem z rodzicami pod okna sali balowej, gdzie mogłem słuchać, niestety nie widząc artystów. Widziałem wszystkich ludzi, pięknie ubranych, zmierzających na salę balową. Następnie, jako już student Uniwersytetu Rzeszowskiego, miałem okazję śpiewać na muzycznym festiwalu wraz z chórem, po czym rozpocząłem pracę w Filharmonii Podkarpackiej i już zająłem się organizacją koncertów, co było dla mnie też ciekawym doświadczeniem i tym bardziej właśnie bliskim, że jestem stąd, jestem z Łańcuta. Najbardziej utkwił mi w pamięci koncert, który miałem okazję organizować z ramienia Filharmonii Podkarpackiej z udziałem Jose Carrerasa. Było to ważne wydarzenie, gwiazda takiego formatu podczas muzycznego festiwalu na dobrą sprawę nie występowała, a tutaj dla takiego szerokiego grona koncert plenerowy, w którym udział wzięło ponad 3000 osób, było naprawdę tym wielkim wydarzeniem, które utkwił mi w pamięci. Muzyczny festiwal w Łańcucie na stałe wpisał się w życie kulturalne naszego miasta. Thank you.